Zabieramy się do opisywania świata wczoraj, no dzisiaj w nocy polskiego czasu. Debata dwóch kandydatów. Debatę oglądał Filip Styczyński, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Połączenie z oceanem. U was środek nocy. Różne stacje, różne mają sondaże. Kto wygrał, kto tę debatę przegrał. A pan redaktor jak to oceni? To była jednostronna debata, jak ta poprzednia między Donaldem Trumpem a Joe Bidenem? Czy tu już ten nerw, ten wynik był bardziej wyrównany? No tutaj rzeczywiście mamy środek nocy, natomiast jest ona rozpalona jeszcze ogniem emocji, które nie opadają po tej debacie. Jeżeli chodzi o moje wrażenia, to przede wszystkim to była debata, która dla mnie była dosyć nudna. Spodziewałem się trochę większych fajerwerków, a okazały się nimi no najbardziej właśnie te wrażenia związane z tym, że jednak Donaldowi Trumpowi ta debata zbyt dobrze nie poszła, przynajmniej dla większości publiki, i do tego stopnia nie wypadł w niej dobrze, że sztab Kamala Harris już zapowiada, że chce kolejnej debaty, co jest dla wszystkich o tyle zaskakujące, że jednak w większości spodziewano się, że to właśnie Donald Trump będzie jednogłośnym zwycięzcą, tak jak również debaty poprzedniej. Natomiast też nie milknął echa tego, że nie była to sprawiedliwa debata, że tak naprawdę Donald Trump nie debatował tylko z Kamalą Harris, ale również z prowadzącymi tę debatę dziennikarzami. I o ile w przypadku na przykład poprzedniej debaty z Joe Bidenem Donald Trump nie był ani razu, jego wypowiedzi nie były przerywane przez prowadzących, no to przy dzisiejszej debacie przerywano mu już na przykład 11 razy. Czyli rola prowadzących była tutaj znacząca. Była debata o debacie, to trochę tak jak w Polsce, może wszędzie tam się debatuje, najpierw trzeba ustalić warunki, to rzecz oczywista. Pierwotnie propozycja była taka, skoro poprzednią robiła telewizja lewicowa, to może niech kolejną debatę zorganizuje telewizja bardziej prawicowa, jak Fox News. Tutaj było weto ze strony Kamali Harris i jej sztabu. Jeżeli ma być debata, to tylko w telewizjach lewicowo-liberalnych. Takie warunki były sztabu Kamali Harris. To się opłaciło kandydatce demokratów? No zdecydowanie. Nie wiadomo dlaczego sztab Trumpa na to poszedł, no bo teraz płacą wizerunkowo za to zdecydowanie dużą cenę. Natomiast to, na co ja bym chciał zwrócić uwagę i co mam szansę też obserwować tutaj będąc w Ameryce, to, że obserwując pikniki różne, tutaj cały czas Amerykanie, prawda, kampanie przeżywają trochę inaczej niż u nas to się przeżywa w Europie. Bardzo wszystko jest żywe, organizowane są właśnie takie spontaniczne happeningi polityczne. To pomimo tego, że na przykład ja jestem przebywam przez większość czasu w Waszyngtonie i w Virginii, która jest stanem tak zwanym niebieskim, demokratycznym, to jeżeli wyjedzie się z miasta, to głównie takie spontaniczne happeningi, pikniki polityczne to są zwolenników właśnie Donalda Trumpa. Ja rozmawiam z tymi ludźmi i oni wydają się bardzo pewni z zwycięstwa, a z drugiej strony pobrzmiewa taka
Obawa, że jeżeli nie zwyciężą zdecydowanie minimum 5%, no to właściwie każdy z moich rozmówców jest przekonany, że te wybory zostaną sfałszowane, czyli ten element spiskowy, z którym mieliśmy już pierwszy raz do czynienia w przestrzeni publicznej przy poprzednich wyborach, cały czas w tym elektoracie prawicowym jest żywy. Panie redaktorze, na ile ta debata zmieni trend tej kampanii, na ile jeszcze jest tak, że w Stanach Zjednoczonych debaty mogą przeważyć o tym, kto wygra, kto przegra wyścig do Białego Domu? No, o tym najtrudniej mówić, szczególnie że też polaryzacja oczywiście jest tak ekstremalna jak u nas w Polsce, albo i większa, więc właściwie te głosy są gdzieś tam od dawna podzielone. Więc ja się nie spodziewam, żeby ta debata rzeczywiście miała przeważyć jednoznacznie. Zobaczymy, czy dojdzie do drugiej. Jeżeli w niej któryś z kandydatów znowu mocno zdominuje, no to wtedy będziemy mogli mówić o tym, że rzeczywiście to się jakoś przyczyni do ostatecznego wyniku, no bo wtedy już te wybory będą tuż, tuż. Coraz więcej pojawia się fragmentów tych najbardziej pikantnych z tej debaty. Był tam jakiś nokaut, któryś z zawodników posłał tak silny cios polityczny, że położył rywala przynajmniej na chwilę na deski. Było kilka takich momentów. Jeżeli chodzi o ciosy wyprowadzone ze strony Kamali Harris, no to na pewno ona dobrze się odnalazła w tym temacie aborcji, który też się wydawał tak naprawdę jedynym tematem, w którym ona mówiła z głowy, a nie po prostu z wcześniej przygotowanych przez jej sztab tekstów. Donald Trump natomiast chyba mi przynajmniej najbardziej się podobało, kiedy powiedział Kamali Harris, że powinien jej wysłać MAGA hat, czyli tą czapkę z napisem Make America Great Again, dlatego że część jej postulatów zaczęła tak drastycznie przypominać to, o czym mówił od wielu lat Donald Trump, jak chociażby rywalizacja z Chinami, rosnące niebezpieczeństwo ze strony Chin. Więc to był jeden z takich momentów, natomiast inny moment, który najprawdopodobniej zaszkodził Trumpowi, to był moment, w którym zaczął mówić o imigrantach jedzących zwierzęta, psy i koty, co rzeczywiście odnotowano ostatnio w I internecie. rzeczywiście fala memów, które pokazują, że jedyną osobą, która uratuje los Polski. amerykańskich, tak, szczeniąt i kociąt jest właśnie Donald Trump, nikt inny. To jeszcze dopytam, To panie prawda, redaktorze. tylko chciałem powiedzieć, że dlatego chyba z tym nie trafił Trump, bo chyba jednak temat ratowania kotków przez Trumpa nie wydostał się z bańki twitterowej. A to nie jest daleko. Całe społeczeństwo, czy wszyscy wyborcy, którzy będą już w listopadzie wybierać kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach pojawiły się sondaże, które na powrót dawały większe szanse Donaldowi Trumpowi do sukcesów tej kampanii wyborczej, do powrotu do Białego Domu. Po tej debacie ten trend się odwróci i taka będzie ta kampania pełna zwrotów akcji. Z pewnością pojawią się takie sondaże, zresztą kiedy tylko wymieniono kandydatów z Joe Bidena na Kamalę Harris, to od razu pojawiły się nowe sondaże dające nawet jej przewagę nad Donaldem Trumpem, co wydawało się mocno wątpliwe. Na razie musimy poczekać. Pierwsze rzeczy, jakie już teraz się pojawiły, natomiast to są zakłady bukmacherskie. No i tutaj bukmacherzy po debacie obstawiają zwycięstwo Kamali Harris.
że jednak ta debata wpłynie na ten wynik. Co będzie dalej, jakie będą dalsze kroki i co właściwie tematycznie zaważy na tych wyborach? Mówił pan redaktor o aborcji, że to był taki jedyny temat, gdzie Kamala Harris czuła się jak ryba w wodzie. Ryba w wodzie. To To. prawda, chociaż zaskoczyła trochę przy temacie Ukrainy. A, i Bo to tam było bardzo pojawił się ciekawe. wątek polski. Jeżeli szukać wątków polskich, to on się chyba Tak. właśnie w tym jednym momencie pojawił. To jeszcze, żeby Tak, była sprawa naszemu ego, polska. tak, żeby naszemu ego zadość uczynić, to powiedzmy o tym wątku polskim, który się pojawił, został wprost przytoczony w tej debacie. Tak, rzeczywiście w drugiej części debaty przy pytaniu o Ukrainę i to też jest bardzo symptomatyczne dla samej debaty, dlatego że Donald Trump został zapytany o to, czy uważa, że Ukraina powinna zwyciężyć w trwającej wojnie, a to samo pytanie nie zostało, o to samo nie została zapytana Kamala Harris. Nie była tak postawiona pod ścianą, czy jedna strona ma wygrać, czy druga. No i wtedy pojawił się ten wątek polski, bo Kamala Harris powiedziała, że chwilę przed wojną, 3 dni przed wojną, to znaczy nie przed wojną, tylko przed pełnoskalową agresją, była właśnie ze swoim takim turnę na wschodniej flance NATO i odwiedziła również Polskę, więc to był pierwszy raz, pojawił się wątek Polski, drugi raz, kiedy powiedziała, proszę powiedzieć Polakom w diasporze, właśnie polskiej w Stanach Zjednoczonych, 8 milionom, że pan właśnie o nich nie dba, że i odda ich Putinowi. Tak, teraz parafrazuję oczywiście, nie dokładnie tak to brzmiało, ale było w tym kontekście. I o tym mówił Filip Styczyński. Podsumowanie debaty, która kilka godzin temu zakończyła się, debaty prezydenckiej między Kamalą Harris a Joe Bidenem. Zresztą być może ten wątek debaty pojawi się za chwilę też na koniec kolejnej rozmowy. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.